Cześć, nazywam się Kinga Wittenbeck i witam Cię w moim podcaście. Nagrywam go, bo przyszedł taki czas, gdzie muszę podzielić się z Wami pewnymi przemyśleniami, bo oczywiście jest to profil, jest to podcast i cały mój profil jest skupiony wokół zdrowego odżywiania się, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej, ale. Nie oznacza to, że nie jestem człowiekiem, a aktualne wydarzenia rezonują ze mną bardzo. Za chwilę się dowiecie dlaczego. Yy, więc stwierdziłam, że to jest dobra okazja, żeby nagrać Wam ten odcinek i, w, i wyjaśnić sobie parę rzeczy, bo chcę, żeby, żeby to, co ja myślę w tej kwestii, było bardzo jasne dla wszystkich i żeby wszyscy wiedzieli. Jak ja się na takie rzeczy zaopatruję? Mianowicie chodzi o sytuację, w której parę dni temu, jak to wypuszczę, to pewnie będzie większy odstęp czasu, yy, policjant w Minnesocie zabił człowieka. I chciałabym, żeby to zdanie było już wystarczająco wymowne. Natomiast Niestety jesteśmy już tak znieczuleni na to, że ludzie siebie zabijają, że praktycznie jestem pewna, że to nie trafiłoby na nagłówki największych gazet i, i wszystkich prasówek i, i dzienników. Natomiast, jak powiemy, że biały policjant zabił czarnego obywatela, no to wszyscy już o tym mówimy. I nagrywam ten podcast. I gotuje się we mnie, gotuje się we mnie. Jest we mnie duża niezgoda na to, jak, jak to wszystko wygląda, ale powiem wam może, dlaczego aż tak mnie to dotyka. Ja teraz mieszkam w Nowym Jorku, więc mogę się przyglądać tym wszystkim sytuacjom z troszeczkę bliższej odległości niż pewnie większość Was, bo. No, większość z was po prostu mieszka w Polsce. Ja też do takich osób staram się trafiać. Ale w Nowym Jorku mieszkałam od roku. Praktycznie całe moje życie, pomijając um, okres, kiedy mieszkałam jeszcze w Hiszpanii, mieszkałam we Wrocławiu, trochę w Krakowie, ale w Polsce. No i tak się złożyło, że jakoś tak tego problemu rasizmu. Powiedzmy to sobie szczerze, chociaż tutaj nie chciałabym się ograniczać tylko do rasizmu, a ogólnie do nieakceptacji czegoś, co jest inne od tego, co my uważamy za normalne. No to kiedyś tam, oczywiście, w gimnazjum, liceum, za bardzo tego nie dostrzegałam, no bo wiadomo, jak to wtedy jest. Ludzie są zajęci swoimi dramami i różnymi wydarzeniami, jakimiś zakochaniami i no, i ja wtedy akurat się nie, nie interesowałam, czy po prostu nie, do, nie dostrzegałam tych problemów. No, i tutaj, tak jak na Instagramie, naka, nakładamy filtry. Tak samo musimy sobie uświadomić, że każdy z nas ma jakieś filtry nałożone przez miejsce, w którym się urodziliśmy, nałożone przez to, jaka jest nasza sytuacja finansowa, chociaż bardzo bym się chciała z tym nie zgodzić, to. Pieniądze bardzo wpływają na nasz światopogląd. Filtry, które nakładają nam rodzice, rodzina, znajomi, towarzystwo, w którym się poruszamy, to są czasem naprawdę bardzo prozaiczne rzeczy, natomiast dopro doprowadza to do tego, że każdy z nas jest inny i każdy z nas widzi te same rzeczy, w bardzo różny sposób. I to się wydaje czasem takie nierealne, ale uwierzcie, dajmy sobie przykład drzewo. Ja powiem, że to drzewo jest zielone, bo po prostu tak było mi to przedstawione, wszystko. A jakiś człowiek stwierdzi, że ono jest czerwone. I ciężko dociec prawdy, bo ta prawda jest manipulowana przez naszą rzeczywistość i przez nasze filtry, jakie zdobywamy przez całe życie. No, i słuchajcie, ja pierwszy raz z takim problemem nieakceptowania inności spotkałam się prawdopodobnie, może nie pierwszy raz, bo tak jak mówię, ten, to nieakceptowanie inności można przenieść na każdą sferę życia. To nie musi być tylko kolor skóry e, albo religia. Ale to może być też to, że ktoś jest za wysoki, za chudy, za gruby, ma za długi nos, jest za brzydki, jest za ładny. To może być każda rzecz i niestety żyjemy w takim świecie, że każda rzecz, każda taka, taka mała rzecz może być pretekstem do stygmatyzowania innego człowieka. I ja się bardzo na to nie zgadzam. W każdym razie najbardziej mnie to dotknęło w momencie, kiedy na pierwszym roku studiów spotkałam swojego obecnego już męża. Mój mąż jest Hiszpanem. I no właśnie. Oczywiście będę się tutaj posługiwać językiem, którym normalnie staram się nie posługiwać, ale, ale po prostu muszę tutaj trochę zastosować skrótów myślowych, trochę to, Uprościć, bo jak nie, to można by było sobie tak filozofować i opowiadać o tym godzinami. W każdym razie, no powiedzmy sobie szczerze, mój mąż jest z Hiszpanii, nie jest z południa Hiszpanii, tylko z północy, więc wyglądowo nie wyróżnia się. Jakoś szczególnie. Jakbyście go zobaczyli na ulicy, to to nie jest taki typowy Hiszpan z ciemną oprawą, e, ciemnymi oczami, grubą brodą i, i jakoś szczególnie opalony. Jakbyście go zobaczyli, to bardziej celowalibyście może w, e, Francuza na pograniczu nawet z Polakiem, bo i takie opinie usłyszałam. Ma niebieskie oczy, Ogólnie nie wyróżnia się wyglądem zbytnio, więc pod tym względem nie miał za dużych problemów jeszcze jak mieszkaliśmy w Polsce. Natomiast problem się zaczynał oczywiście wtedy, kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Zaczynaliśmy rozmawiać, bo o tyle co Szabi mówi po polsku, jak się bardzo skupi to mówi, mówi nawet dużo, natomiast dużo też rozumie, ale to nie jest tak, że możemy sobie swobodnie po polsku mówić, po prostu rozmawiamy po angielsku, a z czasem też po hiszpańsku. I uwierzcie mi, że to budzi bardzo duże zainteresowanie ludzi dookoła. Wiadomo, nie jest to jakieś codzienne. Jesteśmy przecież po prostu przyzwyczajeni, że w Polsce mówimy po polsku, mimo że mamy jakąś świadomość, że są obcokrajowcy. To jednak zawsze, jak się zaczyna mówić po angielsku, a już szczególnie po hiszpańsku, no to zaczynają się dziwne spojrzenia. I te spojrzenia są potem już Szabi je ignorował, ja też. Na początku one są niezbyt przyjemne. Niezbyt przyjemne też są takie opinie, stereotypizowanie mnie na początku, że jestem z Hiszpanem. No to wiadomo dlaczego z Hiszpanem, bo wiadomo jaki jest stereotyp, że znalazłam go gdzieś tam w klubie i że żeby się zabawić. Także to jest pierwsza kwestia. Starajmy się nie stereotypizować. Ja wiem, że te stereotypy mają się dobrze i, i ciężko jest się ich wyzbyć, ale. To jest właśnie chyba główny punkt tego mojego podcastu, bo ja nie chcę, żeby przekaz tego podcastu był jakiś taki bardzo negatywny, bo to nie chodzi o to. Ja nie chcę stygmatyzować ani Polski i nagle teraz yy, twierdzić, że tutaj w Ameryce jest dużo lepiej, bo zaraz przyjdę do tego, że wcale tak nie jest. Ale starajmy się nie posługiwać stereotypami i patrzeć na ludzi jako jednostki. To, że ktoś jest bucem i nie traktuje, obcokrajowca dobrze, to świadczy tylko o tej osobie, a nie o całej jego rodzinie, o, czy o całym społeczeństwie nawet. Bo stereotypi, ta stereotypizacja ym, no często przekłada się na takie duże grupy społeczne. Natomiast pamiętam do tej pory, że nieraz było tak, że przechodziliśmy na ulicy i padały jakieś takie określenia w stylu ciapak, y, padały... Bardzo czasem nieprzyjemne komentarze i pamiętam, że wtedy cieszyłam się, że Shabi nie rozumie, bo ciężko by mi było wytłumaczyć mu, dlaczego ludzie tacy są. Bo ja bym chciała tutaj bardzo jasno powiedzieć, że ja nie zgadzam się na takie zachowania i to tyczy się wszystkiego, bo teraz w Ameryce, w Nowym Jorku, oczywiście zaczęły się strajki na tle rasizmu i ciężko jest się nie zgodzić z tym, że ten problem jest jak najbardziej na czasie. Tutaj też właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to, że poprzez te różne filtry mamy też różne rzeczywistości i ja się obracam w gronie ludzi, którzy nie są rasistami, w gronie ludzi, którzy potrafią dostrzec mój punkt widzenia, ale to nie znaczy, że jeżeli w mojej rzeczywistości ten rasizm nie istnieje, to on nie istnieje w ogóle. Taka generalizacja jest bardzo niebezpieczna, bo prowadzi do tego, że zaklinamy, zaklinamy, no właśnie, zaklinamy taką szerszą perspektywę. Okej, okay, u mnie. Nie było przemocy w domu, no to przemoc w domu nie istnieje. Istnieje tak samo jak istnieje rasizm, tak samo jak istnieje piętnowanie ludzi LGBTQ, tak samo jak istnieje piętnowanie ludzi grubszych, tak samo jak piętnowanie ludzi chudszych. I nie ma co się czarować, że, że, że nie ma tego problemu. Natomiast ja bardzo bym chciała, żeby wydźwięk tego podcastu był taki, że to co się wydarzyło w Ameryce, to co się teraz wydarza, doprowadziło do tego, że ja sobie zaczęłam myśleć o tym, że naprawdę powinniśmy skupiać się na jednostkach. To, że tamten konkretny policjant, który zabił człowieka, był prawdopodobnie bo też nie wiemy, no powiedzmy, że wiemy, jaka była kolej rzeczy, ale zabił czar czarnoskórego człowieka, i, i nie mam wątpliwości, że, że było to na tle rasistowskim. To świadczy tylko i wyłącznie o tym, że był to ten konkretny człowiek, że to on był rasistą. Nie oznacza to, że wszyscy policjanci tacy są. Nie oznacza to, że wszyscy biali ludzie tacy są. Nie oznacza to, że nagle wszyscy czarnoskórzy ludzie nie są rasistami, bo musicie wiedzieć, że ja spotykam się mieszkając tutaj z oznakami rasizmu zarówno ze strony białych ludzi, jak i czarnoskórych ludzi. No i to jest tylko potwierdzenie na to, co ja chcę Wam przekazać: że to jest jednostkowa sprawa i każdy może być rasistą, każdy może myśleć, co chce, w sensie takim, że Ty możesz myśleć naprawdę cokolwiek Ci się przyśni. Możesz nie lubić mnie ze względu na to, że jestem biała. Możesz nie lubić mnie ze względu na to, że jestem brzydka, chuda, gruba, wysoka, zaszczupła, za niska. Możesz mnie, możesz mi się co chcesz. Ale dopóki nie ranisz drugiej osoby, to, to jest okej, okay. po prostu. Mam różne rzeczywistości, różne punkty widzenia. Nie musimy się zgodzić. Powiem więcej. jest bardzo ciężko przekonać osobę, która jest na przykład rasistą, do tego, żeby tą, tym rasistą nie była, bo tak jak my myślimy, że to jest złe, tak samo ta osoba myśli, że to jest dobre. Mi się to w głowie nie mieści, ale tej osobie drugiej też w głowie się nie mieści, jak można nie być rasistą, więc szansa na to, że przekonamy ich do tego, żeby nie byli rasistami, jest bardzo mała. Natomiast ja uważam, że dopóki. Tacy ludzie mają po prostu swoją opinię, no to jest czy mi się to podoba, czy nie, no to każdy może mieć tą opinię taką, jaką chce. Problem zaczyna się w momencie, kiedy ta opinia zostaje wygłaszana na głos i zaczyna ranić innych ludzi. Doprowadza to właśnie do ranienia fizycznego, ale przecież też psychicznego, bo. Moim zdaniem to jest to samo: można tak samo ciężko.